opiniowania projektu uchwały nr 9 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Panie burmistrzu, bardzo proszę, czy pan, czy wskazany przez pana... Nie, najpierw zacznę może ja. Bardzo proszę. Później wskażemy kogoś, kogo trzeba będzie za to wszystko obciążyć. Bardzo dobrze. Szanowni Państwo, wracam z pomysłem do rozliczania odpadów w naszym mieście od zużycia wody, dlatego że nadal uważam, że jest to metoda najbardziej sprawiedliwa, która w pełni pokazuje tak naprawdę, ile osób może zamieszkiwać w danym mieszkaniu, a nie ukrywamy przed sobą tak naprawdę, ile osób nie płaci za, w naszym mieście za śmieci. A jest to potężna grupa, bo ponad 3000 osób w naszym mieście nie płaci za śmieci i nie są te osoby ujawnione. Tylko do końca września tego roku dołożyliśmy do śmieci ponad 500 000 złotych, co jest sumą dość znaczną, bo wystarczy, żeby przypomnieć sobie rok 2019, gdzie podnieśliśmy opłaty od mieszkańca i mieliśmy stratę na poziomie troszkę ponad 300 000. A przecież w 2018 poprzednia rada i poprzedni burmistrz mieli stratę na podobnym poziomie ponad 500 000 złotych. Dzisiaj mamy taką stratę tylko do końca września. I uważam, że musimy coś z tym zrobić, bo inne gminy nie czekają i robią, tak? Robią podwyżki od osoby, zmieniają sposób i tutaj jestem po rozmowie zarówno z panem radnym Grzegorzem Wojcikiem, jak i panem radnym Piotrem Nowakiem, gdzie zastanawialiśmy się nad tymi różnymi metodami. Dzisiaj państwo teraz dostaliście taki projekt uchwały dotyczący ewentualnej podwyżki od osoby, czy ewentualnego rozwiązania, na jakie rozwiązanie poszedł Radom, czyli przyjęli metodę od metra, czy od wielkości lokalu mieszkalnego. Aczkolwiek ja uważam, że metr śmieci nie robi. Ale wracając do tych propozycji, no to chcę państwu powiedzieć, że no, można się porównać. Nie chcę się porównywać do gmin wiejskich, tylko do gmin miejskich. I na przykład w Białobrzegach, tak, od 1 maja 2020 25 i 24 zł, tak, w Warce od 1 lipca 25 zł i 32 zł, w Górze Kalwarii 33 zł, 33 zł. Tak? Także no niestety, jak państwo widzicie, inne gminy miejskie podwyższają ceny, no bo niestety ceny na składowiskach, gdzie odwozimy odpady, rosną, a jeszcze są problemy w ogóle z przyjęciem. Tak jak w tej chwili mamy ogromne problemy z przyjęciem odpadów zielonych na RIPOK w Radomiu i tak naprawdę już kilka czy kilkanaście razy jeździliśmy w inne miejsca, gdzie musimy te odpady oddawać i za każdym razem są one coraz droższe. Natomiast zgodnie z ustawą, szanowni państwo, nie możemy dokładać do śmieci, ale nie możemy również zarabiać na śmieciach. Na razie miasto tylko dokłada i są to niestety no, sumy dość spore, bo tak jak mówię, już do końca września dołożyliśmy do odpadów ponad 500 000 złotych. Dziękuję panie burmistrzu za przedstawienie.
Proszę Państwa, powiem tak, dostaliśmy w materiałach na Radę projekt numer 9 i jest to propozycja rozliczania z metrów sześciennych zużytej zimnej wody i w tej chwili dostaliśmy propozycję alternatywną, gdzie jest zaproponowana stawka opłaty miesięcznej od osoby. Ja myślę, proszę Państwa, że no troszeczkę faktycznie z Panem Burmistrzem rozmawialiśmy, ja i Pan Radny Wąsik. Mieliśmy dużo wątpliwości dotyczących rozliczenia śmieci na podstawie zużytej wody. Ja myślę, że tutaj Państwo też są przedstawicielami mieszkańców i też wyrażą swoją opinię i w związku z tym, że wszyscy radni dostali propozycję tych dwóch projektów, no rozpoczynam dyskusję i bardzo proszę o zabieranie głosu przez radnych. Bardzo proszę Pan Radny Stanisław Paca. Nie będę zawsze pierwszy. Pierwszy będę ostatnimi. Ja właśnie, Panie Burmistrzu, przygotowując się do rozmowy na ten temat, właśnie przygotowałem coś podobnego, tak chciałem to przedstawić i przekonywać, co w tej chwili w tej poprawionej uchwale propozycji jest, ponieważ jest duże poruszenie i nie wiem jak inni, ale ja i telefony i rozmowa z ludźmi na ulicy. Myślę, że ten sposób, który Pan zaproponował z wodą, jest słuszny. Słuszny jest z tego powodu, że wyłuskalibyśmy tych ludzi i sprawdzilibyśmy, no, ponieważ ten może być trochę niesprawiedliwy, bo będzie obciążał tych porządnych, a cwaniaków będzie chronił, ale powiem Państwu, łatwiej przełknąć będzie naszym mieszkańcom tą drugą propozycję stawki niż za wodę. To tak krótko, ja bym optował za tym bardzo zbliżoną, ja mam wszystko powyliczane, siedziałem nad tym i miałem to zaproponować, żeby takie rozwiązanie było, ponieważ wynika to z rozmów z odbioru społecznego. Dziękuję. Co z radnych? Że jednak lepiej podnieść stawkę niż zmienić. Tak, lepiej stawkę o kwotę niż o pomiarowanie wody. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych chce zabrać głos jeszcze w tej sprawie? Bo mamy w tej chwili dwie propozycje. Mamy propozycję rozliczania od osoby i na podstawie zużytej wody przez mieszkańców. Dobrze, rozumiem. Czy może kolega Wąsik chce zabrać temat w sprawie propozycji? Znaczy odnośnie wody. Myślę, że tak, no proszę Państwa, Panie Burmistrzu, pokusiłem się o taką analizę, to znaczy wziąłem, prawda, mieszkańców, którzy mają zgłoszone osoby, ile mają zgłoszonych tych osób i po prostu w tym momencie, no to wychodzą zużycia na osobę od aż ponad 7 metrów, bo takie osoby mam. I rzeczywiście tam nie mieszka więcej osób niż faktycznie. W jednym przypadku to było 351 metrów zużycie i 4 osoby mieszkały. W drugim przypadku 176 metrów, 2 osoby mieszkały. 200 metrów, 3 osoby mieszka i 3 jest zgłoszone do śmieci. To jest 5,5 metra na osobę. Jeszcze w jednym przypadku 209 metrów i 5,8. I w drugą stronę są absolutne skrajności. Mianowicie takie osoby, które zużywają 1,16 metra, 1,45 metra, a są i takie przypadki, gdzie zużywają poniżej, proszę Państwa, 1 metra. Gdzie faktycznie ja to kontrolowałem, czy ten licznik działa i czy jest sprawny.
W jednym przypadku 5 takich kontroli zrobiłem w ciągu roku. Okazuje się, że licznik jest sprawny, a po prostu tak mało ktoś zużywa wody. No i teraz kwestia jest odzwierciedlenia w rzeczywistości, czy oni faktycznie tyle tych śmieci produkują. Akurat te osoby znam, no bo to można powiedzieć sąsiedzi, prawda? Więc tak, jeden przypadek, dwoje starszych ludzi mają na wychowaniu dziecko, no, które akurat jest w takim wieku dorastania, pluszcze się w tej wodzie, kąpie, no oni oczywiście narzekają na to. No zużycie na 3 osoby 206 metrów. Na rok. Proszę? Na rok. Tak, na rok. No 209 nawet dokładnie. No to jest prawie 6 metrów na osobę. I teraz no, kwestia, czy oni rzeczywiście produkują więcej tych śmieci. No absolutnie nie. A tą wodę po prostu. Proszę. Ile tych osób tam było? Trzy osoby. 209 zużywali dokładnie. 80. 6 metrów. No. 6 metrów. Tak, no także no i te rozbieżności są naprawdę gigantyczne. Rozrzut jest niesamowity. Mówię, jest grupa osób zużywających tak średnio w okolicach 3, 4 do 5 metrów. Jest spora grupa, która zużywa nawet ponad 5 i jest spora grupa, która zużywa znacznie poniżej 3 metrów na osobę. I też zastanawiałem się, z czego to wynika. Przyczyn jest kilka, proszę Państwa, bo tak, niektórzy mają dorastające dzieci. Ja w swoim przypadku też stwierdziłem to, że jak dzieci dorastają, to zużycie wody rzeczywiście się zwiększa. Druga sprawa to jest taka, że część osób na przykład modernizuje mieszkanie, robi remont, wstawia zmywarkę. Też na kilku przykładach, również na swoim, mogę powiedzieć, że to daje spore oszczędności w wodzie. Ale jak się ma to w tym momencie do produkowania przez te osoby śmieci? No, opakowania, no, kostka do zmywarki, płyn. No tak, tylko że proszę Państwa, no tutaj akurat kostka do zmywarki i opakowanie po ten, to nie jest nie wiadomo jaka ilość, prawda, śmieci. No tym bardziej, że tutaj to działa w drugą stronę, bo jeżeli ktoś zużywa kostkę do zmywarki i to co pani burmistrz mówi, to opakowanie do zmywarki, to działa w drugą stronę, bo on wyprodukuje, prawda, załóżmy więcej tych śmieci, ale wody zużyje znacznie mniej, bo po prostu zmywarka jest oszczędniejsza niż zmywanie ręczne. To są moje wątpliwości. Ja mówię, spotkałem się z różnymi, bo rozmawiałem również z mieszkańcami, z różnymi zdaniami na ten temat. Niektórzy, patrząc po zużyciu, bo później sobie sprawdziłem, no to faktycznie są za, no ale oni mają minimalne zużycia. Ci, którzy są przeciw, po prostu często piorą, często się myją, lubią się kąpać w wannie, więc używają tej wody więcej. To dotyczy bloku. Następna sprawa, jeżeli chodzi, proszę Państwa, o mieszkania prywatne. Też tutaj przy tym zużyciu wody, no tak, jeżeli, załóżmy, mają mieszkanie, mieszka sobie starsze małżeństwo, mają jakiś przy tym mieszkaniu ogródeczek i własną pietruszkę, marchewkę. I teraz tą pietruszkę, marchewkę podleją. No to proszę Państwa, co się stanie, jeżeli ją podleją, zapłacą więcej za śmieci. No oczywiście, bo produkują więcej zielonych. No niestety. No tak, tylko że proszę Państwa, to wcale tak w taki sposób, ale do końca się. Dobrze, na razie ma głos pan radny Wąsik, później oddam głos poszczególnym radnym.
Tak, i to do końca się tak nie przekłada, no bo w tym momencie każemy kogoś za to, że chce sobie wyhodować własną marchewkę czy pietruszkę na ten. W tej chwili na przykład przychodzi okres letni, przy wielu posesjach, co możemy zobaczyć, no dla dzieciaków, prawda, basen taki z hipermarketu pompowany, w który wchodzi kilka metrów sześciennych wody. No i też w tym momencie jest to dla rekreacji, dla dzieci. No ale jakież tutaj przełożenie, jeżeli chodzi o zużycie i produkowanie śmieci w tym momencie. Także no po prostu zdania są na ten temat, mówię, różne, ale ja widzę te zagrożenia, że nie do końca również ta opłata jest sprawiedliwa. Tak jak każda opłata ma swoje plusy i minusy, ale no, przyjmijmy jedną rzecz, no, najważniejszą chyba w tym wszystkim. No, niestety tak to wygląda, że to śmiecie produkuje człowiek, czyli jednostka ludzka. I w tym momencie no, to jednak najwłaściwszym jest obciążanie za osobę, tak uważam, natomiast na temat stawek oczywiście no, trzeba rozmawiać, no bo miasto i samorząd nie może do tego na okrągło dopłacać, dlatego że za te pieniądze, które już dołożyliśmy, można zrobić wiele rzeczy w mieście, z których będą korzystali wszyscy, więc te śmiecie muszą się bilansować. Natomiast, tak jak mówię, ja mam wątpliwości tutaj co do rozliczania z wody, właśnie takie, które w tym momencie przedstawiłem, że nie do końca jest to, ja już nie wspomnę o różnego rodzaju awariach, prawda, rozwiązywaniu tych spraw, bo to również powinno być jakoś systematyzowane. No ale tak jak podałem te przykłady. Naprawdę tutaj zużycie tej wody przez tą rodzinę, prawda, z tym jednym dzieckiem, aż tak duże, wcale nie oznacza, że oni aż tak dużo produkują tych śmieci. No, a ci, którzy rzeczywiście tak mało zużywają tej wody, znowu wcale nie znaczy, że oni śmieci produkują aż takie mikroskopijne ilości, dlatego że z czego te śmiecie powstają? No, w tej chwili mamy żywność praktycznie rzecz biorąc pakowaną w różny sposób. To jest od groma. Każde mięso w Biedronce czy w Lidlu jest zapakowane, prawda? I gdzieś tego śmiecia później trzeba wyrzucić. Każde ciastko jest zapakowane w folię, w tekturę. Gdzieś tego śmiecia trzeba wyrzucić. I tutaj no, produkuje te śmiecie ten konsument. No tak to wygląda. Natomiast przełożenia bezpośredniego co do wody jako takiego nie ma. Natomiast jak najbardziej możemy wykorzystywać zużycie wody w taki sposób, żeby na przykład stwierdzić, czy w danym lokalu ktoś zamieszkuje, czy też nie zamieszkuje. Bo jeżeli jest zużycie wody jakiekolwiek, ja już nie mówię, czy to będzie 20 metrów, czy 50, czy 18, no to w tym momencie możemy co stwierdzić, że na pewno ktoś tam mieszka, dlatego że tą wodę zużywa. Natomiast jeżeli ktoś by mnie spytał, czy mogę określić na tej podstawie w 100%, czy tam mieszka dwie osoby, czy trzy osoby, to mogę określić, ale tylko statystycznie. Ale tak jak mówię, to jest tylko statystyka, natomiast realia są takie, że tak jak mówię, rozpiętość, jeżeli chodzi o zużycie, jest od 7, ponad 7 metrów do jednego metra na osobę. I to są moje po prostu wątpliwości w tym momencie. Dobrze. Także tak to wygląda. Dziękuję. Dobrze. Dziękuję panu radnemu Wąsikowi za rozwinięcie dyskusji. Ja natomiast chciałbym się odnieść, jeżeli zaraz udzielę głosu. Sobie pozwoliłem udzielić głosu. Na pewno tutaj jest jedna ważna rzecz. To, co powiedział i pan burmistrz, to, co powiedział pan Wąsik. Miasto nie może dopłacać do gospodarki odpadami komunalnymi. To musimy mieć tego świadomość. Ja sobie popatrzyłem w statystyki w różnych gminach i większych, i mniejszych. Szukałem gmin podobnych do naszego miasta wielkościowo. I co statystyki mówią? Generalnie statystyki mówią, że w ostatnich 2-3 latach
ilość odpadów komunalnych produkowanych statystycznie na jednego mieszkańca wzrosła o 100 kg. I to jest fakt autentyczny. Proszę Państwa, my obserwujemy, że nasze osłony śmietnikowe, ja wypowiadam się w tej chwili w swoim imieniu, ale w osłonach śmietnikowych tych wyprodukowanych odpadów jest bardzo dużo. I tu trzeba i musimy podjąć decyzję, co dalej robimy. Natomiast ja bym chciał pokierować troszeczkę inaczej dyskusję, żebyśmy w tej chwili nie rozmawiali o stawkach, bo pan burmistrz wysłuchał tu naszej propozycji, żeby wpłynęły alternatywne rozwiązania. Stąd jest i ta druga propozycja dotycząca rozliczania na osobę, a nie na podstawie śmieci. I żebyśmy mogli znaleźć jakiś, rozliczania ilości wody, żebyśmy mogli znaleźć jakiś konsensus, to ja bym zaproponował coś takiego. Bo panie burmistrzu, uważam, że ta propozycja jest aktualna, ta numer dwa. O tak to nazwijmy. Mogę? Tak. Ja chcę Państwu powiedzieć, że absolutnie ja się tu nie będę upierał nad tym, żebyśmy przechodzili na wodę. Mnie zależy na tym, żebyśmy wypracowali wspólne stanowisko do tego, żeby się bilansował. Może nikt się nie bilansuje, może dokładajmy, ale bez przesady, prawda? Bo ponad 500 000 zł to jest to duże pieniądze i możemy za to naprawdę zrobić coś dobrego w mieście. Natomiast mnie przede wszystkim, to powiem uczciwie, mnie to boli to, że są 13 tysięcy porządnych i uczciwych ludzi w Pionkach płaci za śmiecie za tych, którzy za te śmiecie nie płacą. I mnie tak naprawdę to zależy na tym, że jeżeli podjęlibyśmy decyzję, że podnieśmy stawki od osoby, tak, to co mówi pan Stanisław, ja jestem jak najbardziej za, ale no nie wiem, zróbmy wszystko, żebyśmy zaczęli być może wspólnie. Wspólnie pracownik spółdzielni z pracownikiem PWKC, członek zarządu wspólnoty z pracownikiem PWKC, między innymi badać poprzez nawet zużycie tej wody faktyczne zamieszkanie w danym lokalu, prawda? I być może dzięki temu no, ujawnią nam się ci, którzy za to nie płacą, prawda? No. Ale tu jest pan radny. Ale ja tylko dodam, to jest to, co przedstawił nam tutaj kolega radny Grzegorz, bo sprawdzał u siebie, a państwo jako administratorzy macie możliwość, prawda, wejścia, zbadania i najlepszy macie obraz rzeczywisty, prawda? Że jest tyle i tyle metrów zużycia, bo rozliczacie na bieżąco. No tak, ale my dzięki temu możemy również sprawdzić licznik, tak? Dlatego nie bez kozery to spotkanie, które myśmy organizowali z Państwem w spółdzielni mieszkaniowej pana prezesa i tam żeśmy w jakiś sposób wypracowali to, jaka wspólną deklarację, jaka by miała, prawda, być i żeby wszyscy, prawda, mogli administratorzy ją stosować, gdzie mieszkaniec wyraża zgodę, prawda, i tam on jest zapoznawany, przy tym podpisuje ile metrów, znaczy ile by on, bo wy sprawdzacie ile metrów on tam zużywa wody, wy nam to podajecie, on podaje ilość ludzi, jest to łatwe do zweryfikowania, bo proszę Państwa, jeżeli 3 metry na mieszkańca jest średnia, 3 metry sześcienne wody jest średnia, prawda, ilość wody zużywamy, to powiem tak, ja sam zużywam niewiele ponad 3 metry, mówię ja jako osoba, czyli razem z burzoną tam 6 z hakiem tam, prawda, zużywamy. Czyli, a na pewno nie należy do tych, którzy by tam byli jakimiś brudasami. Tylko staram się zawsze codziennie prysznic zbiorę. Chwalisz. Tak. Także wydaje mi się, że tutaj jest łatwość. I podoba mi się to, że Państwo, że się tu na tym spotkaniu nawet podeszli w ten sposób. I już są zadziałania tutaj z kolegi, strony kolegi Wąsika, że u siebie już to wdraża, prawda, że już będzie można to weryfikować. Jeżeli nawet zostaniemy przy tym systemie, który mamy w tej chwili, bo to jest system, on nie jest, prawda, no jakiś tam doskonały, ale on jest najbardziej akceptowany przez społeczeństwo. Jakoś najbardziej ludziom to jakoś do świadomości dochodzi, że to jest najlepszy niby ten system. W związku z tym, jeżeli zostajemy, to prośba jest taka już do administratorów, już wszystkich, żebyśmy razem, wspólnie działali na rzecz, prawda, wyłapywania tych martwych dusz. Dobrze, panie kierowniku, moja propozycja jest taka, bo tu kolega Wąsik się zgłaszał. Ja bym chciał systematyzować tą naszą dyskusję i może, żeby ta dyskusja poszła w tym kierunku,
Jesteśmy wszyscy chyba świadomi, że przed podwyżką opłat za śmieci nie uciekniemy. Nie uciekniemy, bo są takie wyniki, jakie są na gospodarce odpadami. Natomiast chciałbym, żebyśmy w tej chwili rozstrzygnęli jedną sprawę. Czy zmieniamy metodę i rozliczamy zgodnie z nową propozycją, czyli z metra sześciennego wody, czy zostajemy przy starym sposobie, czyli rozliczamy na osobę. Żeby na razie dyskusja poszła w tym kierunku, natomiast ja bym nie chciał już chodzić szczegółowo, bo jeżeli sobie określimy, jaką będziemy chcieli, jaką przyjmiemy stawkę. Koncepcję, nie stawkę, tylko koncepcję, metodę rozliczania, to wtedy skoncentrujemy się na tej przyjętej przez nas metodzie. Nie. Czy taka propozycja jest do przyjęcia? Oczywiście. Bardzo proszę, radny, ale tylko w tym temacie wyboru, czy... W temacie wyboru, to powiem się, że ja tak na szybko policzyłem 23 zł, to jeszcze stawka, to dziękuję. Stawka jest nawet jeszcze droższa. Przepraszam, dobrze, na chwileczkę, bo ja myślałem, że dotyczy to sposobu wyboru metody. Kolega radny Włodzimierz. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni. Rzeczywiście, każda z metod, o której mówimy, w pewnych grupach społecznych jest niesprawiedliwa. Jak i wodna, jak i dopłat stały. Tak, żeśmy tutaj poruszali ten system wodny, to podwyżka od 3 metrów to by była na osobę, od 4,70 przy zużyciu 3 metrów, a do 5,5 to 21,95 na osobę. To jest to duża rozpiętość tych podwyżek, tak tutaj Grzegorz mówi, że to zużycie tej wody jest bardzo duże. Nam, jako radnym, powinno zależeć na jednym. Na tym, żeby jak najmniej dopłacać do śmieci. Bo na przestrzeni tego okresu, w którym jesteśmy radni, czyli przejęliśmy schedę 2018-2019, to żeśmy z budżetu wydali ponad 1 000 000 zł, 1 168 000. Dopłaciliśmy do gospodarki śmieciami. To jest bardzo dużo. To jest zrobiona ulica Pokoju, to jest ulica Szkolna, to jest ulica Kościuszki, Aleje Wolna, Aleje. To są potężne, duże pieniądze, które mieszkańcy sami wydają. Bo to mieszkańcy wydają, to nie my wydajemy. To mieszkańcy poprzez ten system gospodarowania tymi śmieciami powoduje to, że musimy dopłacać. Musimy się za niego łapać. Chociaż ta metoda wodna jest bardzo proekologiczna, tak? Ona jest najbardziej kontrowersyjna i ciężko ludzi przekonać, nawet jak ja rozmawiam z sąsiadami, jak to będzie liczone, jak to w ogóle wygląda. To sobie nie wyobrażają w ogóle, że pomimo, że są pojedyncze osoby i zużywają 3 metry, nawet mniej, bo to są kobiety. One chcą płacić normalnie stałą opłatę, tak jak jest, podnieście nam 5 zł, 6 zł, 7 zł, ale żeby była stawka stała. My nie chcemy przeliczenia na wodę, bo to jest kłopotliwe. Kto będzie nam czytał ten licznik? Mówię, no nikt nie będzie nam czytał licznika, bo też zajdzie do spółdzielni. Ale nie są to przekonania. Także tutaj ta propozycja, tak pan burmistrz mówi, żeby może tą metodę opłat stałych bardziej rozważać. Dlatego, kolego Wątku, moja propozycja była taka, żebyśmy się skoncentrowali w tej chwili na sposobie wyboru metody. Jeżeli wybierzemy konkretną metodę, to wtedy zagłębimy się w to, co zostało przygotowane przez pana kierownika. Ja powiem państwu tak, ktoś z radnych jeszcze chciał zabrać głos na temat sposobu wyboru metody? Nie widzę, to ja sobie pozwolę udzielić głosu, a potem chyba kolega Grzegorz się zgłaszał. Tak. Ja powiem jedną rzecz taką. Ja myślę, że akurat sposób wyboru metody, czy zmiana przejścia na rozliczanie na podstawie wskazań licznika wody, chyba to nie jest pora akurat na stan obecny. Proszę państwa, jest pandemia i generalnie zalecenia wszystkich osób, które znają się na utrzymaniu higieny, są takie, że wszyscy mamy często myć ręce. Jeżeli wprowadzimy rozliczenie metodą z wody, zaczyna być to stan taki, powiedzmy, zagrożenia. Ja widziałem uzasadnienie jednej z gmin, gdzie władze gminy zaproponowały przejście na metodę na rozliczenie z metrów sześciennych zużytej wody. I ta uchwała oczywiście miała swoje argumenty za i miała argumenty przeciw, ale nie została wprowadzona pod obrady rady, z tego właśnie powodu, że jest pandemia. Zmiana
zmiana systemu i przejście na rozliczenie z metrów sześciennych na wodę powoduje konieczność wprowadzenia od wszystkich mieszkańców innych wzorów deklaracji. I to spowoduje, że ludzie będą musieli przychodzić i do spółdzielni, i do zarządców wspólnot, co może stwarzać kolejne zagrożenie rozszerzaniem się pandemii. No i do miasta również. I do miasta tak samo. Dlatego ja myślę, już powiem w tej chwili swoje zdanie, ja optuję za rozliczaniem na osobę. Nie określam w tej chwili stawki, ale utrzymanie tego systemu, jaki był. Może i ten system rozliczania z wody może byłby bardziej sprawiedliwy, ale jednak ze względu na pandemię powoduje to ograniczanie ludzi w ilości mycia, no i konieczność przychodzenia do instytucji, żeby podać nowe dane dotyczące wpłacania. Kto z Państwa, Pani, Pan Paweł, czy nie, kolega Grzegorz, przepraszam. Grzegorz Paweł. Ja akurat w tym temacie również chciałem zabrać głos, tak, że nie tutaj już wszystko przewodniczący powiedział. Kolega. Koleżanka, bardzo chciałam proszę. Chciałam też powiedzieć, że jest okres pandemii, no i też wsłuchuje się w głos mieszkańców. No i mieszkańcy także również czytają w internecie. No i w rozmowach wynikło, że jednak lepiej by było tak jak do tej pory, dlatego że jeśli chodzi o tą wodę, no to niektórzy mają duże zużycie wody i mówią, że to no jest sprawa nie do przyjęcia. Także ja tu jestem za tym, żeby jednak zostało tak, jak jest. Od osoby. Pan Radny Maślanek, bardzo proszę. Dziękuję. Ja też się przychylam do moich przedmówców, żebyśmy pozostali jednak za rozliczaniem według osoby. Jeżeli chodzi o połączenie ze zużyciem wody, pozwoliłem również sobie poczytać w internecie, jak tam gminy, które najwcześniej wprowadziły, prawda, to połączenie, to słuchajcie, tak naprawdę nie bilansują się do tej pory w tych gminach śmieci, gdyż proekologicznie zaczęli postępować mieszkańcy, zaczęli diametralnie oszczędzać wodę. I to jest fakt, można sobie poczytać w internecie w gminach, które to wprowadziły. Natomiast śmieci mieszkańcy produkowali tyle, ile produkowali wcześniej, przed połączeniem. Dlatego dobrze. Proszę Państwa, ja myślę, że tak, jest nas tu w tej chwili obecnych na sali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 radnych i ja zaproszę do głosowania oczywiście wszystkich obecnych radnych, żeby wyrazili swoją opinię, bo komisja będzie opiniowała ten projekt, który będzie no wybrany, no jest nas 9 osób, nie ma wszystkich, no, może to być na posiedzeniu plenarnym rady, może być zupełnie inne głosowanie. Natomiast ja bym chciał mieć tutaj taki obraz, znaczy większość obecnych w tej chwili radnych się opowie mniej więcej na posiedzeniu rady w piątek. Także zapraszam, jest to takie głosowanie, no, które nam daje potem możliwość no, pracy nad metodą, którą tutaj wszyscy widzieliśmy. Obraz. Bardzo proszę radnych obecnych na posiedzeniu komisji o zagłosowanie. Kto jest za? Nad sposobem wyboru metody. Ja daję propozycję. Obowiązuje w tej chwili od osoby, więc głosujemy pierwsze od osoby. Kto jest za tym, żeby pozostał system, metoda rozliczania odpadów komunalnych na osobę? Bardzo proszę o podniesienie ręki w górę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 9 radnych jednogłośnie opowiedziało się za tym, żeby rozliczać śmieci i odpady komunalne w przeliczeniu na osobę, czyli nie zmieniamy metody, nie będziemy musieli zmieniać wzoru deklaracji na składanych do Urzędu Miasta. W związku z powyższym, panie przewodniczący, chcę powiedzieć, że ja wycofam tą uchwałę sesją i wprowadzimy uchwałę dotyczącą tej